Witam Państwa w kolejnym materiale. Zaczynamy 20.00. Jak Państwo widzicie, bardziej na luzie, już letnio, z pewnych względów bliżej mi do lata niż do zimy. Drodzy Państwo, ostatni rok błazenady Andrzeja Dudy i jego mastalerza, przepraszam, mastalerka. Niewiele czasu im zostało. Jeżeli popatrzycie Państwo na kalendarz, to zwrócicie uwagę, że za zaprzysiężenie Dudy miało miejsce w sierpniu 2020 roku. Wybory będą się odbywać w czerwcu, które prawdopodobnie wygra Rafał Trzaskowski. Oczywiście ja też mam nadzieję, że Szymon Hołownia będzie chciał wystartować w tych wyborach, ale nie wiem, czy mu kobiety darują dość niedostropne zachowanie. Wiele wskazuje na to, że Rafał Trzaskowski będzie nowym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Rząd przez ten najbliższy rok, a to jest raptem 13, 12, tak? 13 no do 14 miesięcy, kiedy jeszcze będziemy musieli rezydenta Dudę oglądać, jak z bicza strzelił i minie. Wysyłanie przez Dudę do Trybunału Kulinarnego. Kolejnych ustaw, czy wetowanie tych ustaw, nie podpisywanie ich. Jemu wydaje się, że to cokolwiek zmieni w status quo. Otóż nie zmieni, i Donald Tusk ma tego świadomość. Donald Tusk jednak podjął decyzję o tym, by dudy z tego urzędu nie usuwać, choć wiem, że i państwo, i ja bardzo byśmy sobie tego życzyli, by minister Bodnar. Podjął taką decyzję jako prokurator generalny i nakazał wszcząć postępowanie przygotowawcze w sprawie chociażby deliktów konstytucyjnych Dudy, chociażby w sprawie słynnych DPS-ów, gdzie Duda otrzymał 100% głosów, tego czy został zaprzysiężony w sposób prawidłowy, i tak dalej, i tak dalej. Sposobów, powodów, argumentów do usunięcia Andrzeja Dudy z urzędu jest naprawdę sporo, i gro z nich, Znalazło, znalazłoby zastosowanie w praktyce przy dobrych, tak zwanych wiatrach. Duda przestałby być jeszcze w tym roku prezydentem, gdyby prokuratura zdecydowała się działać. Ale tak się nie stanie. Prokuratura nie będzie działać. Pan Bodnar nie podejmie żadnych kroków, by usunąć Dudę z urzędu. Petycje do Dudy, jak najbardziej społecznie zasadne, sam to przecież jak państwo wiecie popieram i popieram by zrezygnował z tego urzędu ratując, ratując się przed niechybnym więzieniem no ale to są tylko petycje Duda w tej chwili jest totalnie odcięty od rzeczywistości Rodzić oderwany nie tyle co odcięty ile oderwany ma doskonałego doradcę w osobie stalerka, który jakby buduje swoją własną polityczną przyszłość nie zważając zbytnio na Dudę, mając świadomość tego, że wszystko zamyka się w świątyni toruńskiej. Tam bowiem, jak mówiłem dzisiaj o 14, będą się odbywać narady strategiczne. Kościół jest w tej chwili poza kontrolą państwa. Zresztą zawsze był, tak? współpracował z reżimem Kaczyńskiego. Kościół jest w tej chwili poza kontrolą państwa, to jest państwo w państwie. Więc oni mogą robić, co chcą. Służby nie wejdą do kościoła, absolutnie. Gdzie? No przecież byłaby afera. Hierarchowie kościoła czują się absolutnie bezkarni. W tej chwili już wiedzą o tym, że włos im z głowy nie spadnie, choć może do tacy nie skapnie. Tak rymując. Nie wiem, co ja jadam, że ja wierszem gadam. I ale jak mówiłem, oni się o pieniądze w tej chwili tak na dobrą sprawę nie martwią. Andrzejowi Dudzie zostało niewiele czasu. On kompletnie sobie nie zdaje sprawy z konsekwencji, które go czekają. Wmówiono mu, że on zostanie odsunięty tak, od bycia prezydentem. To jest naturalne. I on już się szykuje. Jest, wierzy też w to, że Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych a on dostanie jakąś pozycję, zatrudnienie, funkcję w ramach administracji Trumpa. Zostanie zaproszony do tego, by, tylko nie wiem, kim miałby być, skoro on nawet nie jest w stanie poprawnie wymówić jednego zdania w języku angielskim. Ale on jest przekonany o tym, że tak właśnie będzie, że Trump wygra te wybory, on zostanie gdzieś jakimś oficjalem, będzie jeździć może z wykładami. Troszeczkę peronik panu Dudzie odjechał. Ten rok, drodzy Państwo, minie szybko. Naprawdę nie ma się co martwić o to, co zrobi Duda, bo Duda zrobić nic nie może. Jedynym wyjściem jest ignorowanie jego, jego wyskoków. Tutaj jestem przekonany o tym, że Donald Tusk doskonale sobie na tym polu radzi, bo w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Duda poza tym, że opowiada bzdury, chociażby ten jego tekst o zwiększeniu PKB, na, o zwiększeniu części PKB na, na obronność, na zakup sprzętu militarnego etc. Zupełnie z nikim nieuzgodnione. To tylko pokazuje, jak bardzo ten człowiek jest niepoważny, ale zaproszenie go razem z Donaldem Tuskiem, to też jest a propos ciekawa sprawa zaproszenia, o tym za chwilę powiem. Drodzy Państwo, też pokazało jego, jego jakby małość, bo jest taki pewien zwyczaj, tu przepraszam bardzo Panie, nie gniewajcie się na mnie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś z ale bywa i zdarza się, że mm, piękna dziewczyna idąc na przykład na tak zwaną dyskotekę, jak to się kiedyś mówiło, za moich czasów, a obecnie jak się idzie do klubu, zabiera ze sobą y, brzydką koleżankę. Po to, żeby ta koleżanka była dla niej jakimś tam tłem. To jest okrutne i okropne, ale tak się czasami zdarza. Y, myślę, że część z Państwa y, przyznałaby mi rację, że y, tak po prostu jest. Y, Tutaj Donald Tusk no, nie miał co zabierać ze sobą, bo Duda też został zaproszony razem z premierem Tuskiem. Co ciekawe, kancelaria prezesa Rady Ministrów pokazała skan pisma, który przyszedł zapewne drogą mailową z Białego Domu do kancelarii prezesa Rady Ministrów, w którym Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaprosił premiera Tuska oraz Andrzeja Dudę. Kiedy ja dopytywałem się, jak to jest możliwe, że kancelaria nie udostępniła też takiego zaproszenia, pisma, bo chciałem je przeczytać, znany propagandysta bezpieki PiSu Stanisław Żaryn, który został kolejnym, nie wiem, chyba, 180 którymś doradcą dudy, przedstawił dokument. Popatrzycie na Twitterze, na moim profilu znajdziecie Państwo te dwa dokumenty. Przedstawił jakiś, nie wiem, kserokopie. Zaproszenia, które jest kierowane do prezydenta Dudy, ale nie przedstawił skan. Kiedy przyjrzymy się obydwu dokumentom, nagle pojawią się pewne zbieżności, które nie powinny się pojawić, i pojawią się różnice, które mogą świadczyć i nie można tego wykluczyć, że prezentowany przez Żaryna dokument został sfałszowany. Przez kogo nie mam bladego pojęcia. Ale nie wygląda na oryginał. Szczególnie, że. No Zapraszając premiera Donalda Tuska, osobę o takim autorytecie w świecie polityki światowej, no, nie wysyła się pisma z faksimile podpisu, tylko jest podpisany odręcznie. I w tym przypadku również ten podpis został przez prezydenta Joe Bidena złożony odręcznie. Co ciekawe, na tak poważnym zaproszeniu, nie podpisał się jako Joe, tylko Joseph A. Biden. Jak popatrzycie Państwo na ten dokument, to zobaczycie, że jego podpis przecina słowo sincerely. Dokładnie w literze R. W taki sam sposób na dokumencie, który przedstawił Stanisław Żary. Zachęcam Państwa do tego, abyście weszli na mój profil na Twitterze. Zobaczycie te dwa dokumenty. Moje pytanie, kto tu, co i kiedy i jak sfałszował i po co. No bo przecież to jest jakiś absurd, żeby fałszować dokument z Białego Domu. No mi się wierzyć w to nie chce. No, ale ja nie widziałem, choć prosiłem o okazanie skanu, tego skanu, który przyszedł do kancelarii rezydenta Dudy. Chciałbym go po prostu zobaczyć. Ja nie twierdzę, że takiego zaproszenia nie było. Tylko go nie widziałem, a to co przedstawiono jest jakąś ponurą szopką. Także, kochani Państwo, jesteśmy w ostatnim roku błazenady, którą Duda ze swoim dworem uprawia. Ten czas szybko leci i teraz z miesiąca na miesiąc Duda będzie się coraz bardziej pogrążać, ponieważ Sejm będzie procedować kolejne uchwały, Kolejne ustawy, Duda będzie je blokować. Prawo będzie zmieniane chociażby rozporządzeniami. Pamiętacie, co się działo podczas pandemii? To jest bardzo dobry sposób, jak się okazuje, że można rozporządzeniami wprowadzać wiele przepisów. Pozostaje kwestia spraw międzynarodowych. Duda panicznie boi się tego, aby pan minister Sikorski pozmieniał ambasadorów, ale myślę, że jakby jeżeli pan minister Sikorski podniesie poprzeczkę profesjonalizmu tym osobom i zacznie od nich wymagać wykonywania ich obowiązków tak, jak powinny być wykonywane, będzie w tym stanowczy i wymagający jako minister, jako ich szef, to ci ambasadorowie sami uznają, że jednak sobie nie radzą w nowych standardach polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym e, sami poproszą o, e, o zwolnienie ich z obowiązku, czy złożą rezygnację. Duda nie będzie miał wyjścia, e, a przecież Duda, jeżeli będzie próbował dokonywać obstrukcji, obsadzenia placówek międzynarodowych, to będzie to kolejny, kolejny delikat konstytucyjny, e, kolejna sprawa, która zostanie dołożona do jego ogródka. E, wówczas to będzie już zbyt poważne, by. E, Zbyt poważne, żeby nawet jego małżonka mu nie powiedziała: słuchaj, Andrzej, ja naprawdę nie mam ochoty ci robić paczek i wysyłać do więzienia. Więc za, tak zaakceptuj tę listę ambasadorów, które Sikorski ci przysłał, bo, bo już ci powiedziałam dlaczego. Andrzej Duda jest człowiekiem dosyć upartym o nieprawdopodobnym ego i przekonaniu o swojej wyjątkowości. Mastaleryk go w tym absolutnie utwierdza, również i inni. W pałacu, w pałacu rezydenta Dudy stworzono pewien kult jednostki. Oni wszyscy dostają pensje, premie, jedzą frykasy, już zamawiają za grube setki tysięcy złotych bardzo ekskluzywne jedzenie, które jest przygotowywane, a Duda z tym swoim dworem siedzi i przyjmuje te ich pochwały i te pochlebstwa. Tylko nikt nie śmie mu powiedzieć, że siedzi nagi. To jak tej bajce Andersena o tym królu, co miał niewidzialne szaty i wystąpił siedząc nagi na tronie. I tak też jest z Dudą. On pozostanie nagi jeszcze przez rok, a jego dwór będzie mu mówić, że ma przepiękne szaty. I ten Golas będzie siedział na tym tronie, będą mu bili brawo, a on nagi wyjdzie ze swojego pałacu. I wszyscy rykną śmiech. Oczywiście metaforycznie. tak? Tutaj się odnoszę do Jana Christiana Andersena, do tej bajki. Przeczytajcie tą bajkę przy okazji, może jak będziecie czytać swoim dzieciom czy wnukom. To jest pewna taka korespondencja do Andrzeja. Chajcie, no, tą taką lekko zabawną, satyryczną, krotochwilną, rzekłbym, myślą z Państwem się żegnam, zapraszając oczywiście do subskrypcji. I widzimy się jutro o 14.00. A propos ryzyka, trzymam rękę na pulsie. Mam tam dobry kontakt, więc w Toruniu, księżowski kontakt będzie dobrze. Dowiemy się więcej. Do zobaczenia. Kłaniam się nisko. Życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy państwu.